W roku 1001, zaprzyjaźniony z księciem Bolesławem Chrobrym, cesarz niemiecki Otton III zaproponował założenie na naszych ziemiach klasztoru, który głosiłby Słowianom Słowo Boże. Cesarz postanowił wykorzystać do zamierzonego dzieła swojego krewnego, biskupa Brunona z Kwerfurtu, wiernego towarzysza świętego Wojciecha, znającego ziemię Słowian. Brunon wybrał do pomocy w przeprowadzeniu misji brata Benedykta. Benedykt pochodził z zamożnej włoskiej rodziny z Beneventu. Rodzice przeznaczyli go do stanu duchownego już jako młodego chłopca, licząc na to, że zostanie kapłanem diecezjalnym. Benedykt wybrał jednak życie pustelnicze. Po pewnym czasie przyłączył się do świętego Romualda. Zaprzyjaźnił się z innym pustelnikiem, starszym od niego 30 lat, Janem, mieszkającym na zboczu Monte Cassino. Jan pochodził z rodziny patrycjuszów weneckich. Z dożą Piotrem I Orseolą potajemnie opuścił Wenecję, udając się do opactwa benedyktyńskiego w Kuzan. Ta decyzja stała się pewnego rodzaju sensacją. Obydwaj podjęli życie pustelnicze. Po pewnym czasie opuścili opactwo. Jan udał się do świętego Romualda, tam zaprzyjaźnił się z Benedyktem. Odznaczał się stanowczością, skutecznością w działaniu i wysoką kulturą. Benedykt i Jan po przybyciu na dwór Bolesława Chrobrego w początku 1002 roku założyli pustelnię na terenie, który im podarował król we wsi Święty Wojciech, obecnie Wojciechowice, pod Międzyrzeczem. Wkrótce dołączyli do nich Polacy możnego rodu, być może nawet książęcego, żarliwi religijnie rodzeni bracia Mateusz i Izaak, nowicjusze, oraz Krystyn, klasztorny sługa, pochodzący prawdopodobnie z pobliskiej wsi. Eremici zobowiązali się do pustelniczego trybu życia, a przede wszystkim do prowadzenia pracy misyjnej. Benedykt i Jan nauczyli się nawet języka polskiego. Cały czas czekali jednak na biskupa Brunona z Kwerfurtu. Miał on wraz z nimi przybyć do Polski, ale wyruszył do Rzymu po papieskie zezwolenie na prowadzenie misji. W nocy z 10 na 11 listopada 1003 roku zostali napadnięci przez zbójców i wymordowani. Pierwsze ciosy mieczem otrzymał Jan, po nim zaś Benedykt. Izaaka zamordowano w celi obok. Mateusz zginął przeszyty oszczepem, gdy wybiegł z celi w stronę kościoła. Mieszkający oddzielnie Krystyn próbował jeszcze bronić klasztoru, ale i on podzielił los towarzyszy. Prawdopodobnie powód napadu był rabunkowy, ponieważ zakonnicy otrzymali od Chrobrego środki w srebrze na prowadzenie misji. Kult męczenników zaczął się już od ich pogrzebu, na który przybył biskup poznański Unger. Wkrótce potem, w roku 1006, święty Brunon napisał żywot pięciu braci męczenników. Są to pierwsi męczennicy polscy wyniesieni na ołtarze. W poczet świętych wpisał ich papież Jan XVIII. Patronują diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Relikwie świętych znajdują się w wielu kościołach w Polsce, a także we Włoszech i w Czechach, gdzie czczone są w katedrze świętego Wita na Hradczanach. Módlmy się. Boże, Ty uświęciłeś początki wiary w narodzie polskim krwią świętych męczenników Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna. Wspomóż swoją łaską naszą słabość, abyśmy naśladując męczenników, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.